In the end, it's not so important because we still have two games to finish the regular season, and we know it will be a tough game. One against AXA and one in Gdansk, so we know that it will be tough. The good point is that today we play late, 8:30, and we finish quite fast the game, so it's good that we can come back a little bit earlier in Jastrzębie and take rest for this tough week, because it will be a tough week with three games against AXA, but we have to think about the first one in Champions League. Tak, może jesteśmy na pierwszej pozycji, ale i tak jeszcze czekają nas dwa mecze, dwa ciężkie mecze, bo gramy z AXA. Na pewno ten mecz będzie dopiero decydował o tym, kto raczej będzie pierwszy po fazie zasadniczej, ale i tak, czy będziemy pierwszy, drugi, nie ma to w ogóle tak. Nie chcę powiedzieć, że to nie ma znaczenia, ale najważniejsze jest po prostu, że dobrze się przygotował na ten trudny odcinek, na play-offy, i żeby być co najlepiej przygotowani i po prostu okej, no czy tam będziemy grać z pierwszej, wychodzić z pierwszej pozycji, z drugiej pozycji, to nie ma w ogóle, myślę, wpływu, po prostu musimy grać najlepiej. Teraz nas czeka podróż do domu i przygotować się na środę, na pierwsze to spotkanie z AXA, później kolejne dwie nas czekają, także mam nadzieję, że będziemy grać dobrze i że zespołowo po prostu pokażemy lepszą siatkówkę niż w ostatnim spotkaniu z AXA. No, I mean it's okay. I make everything to feel better. Like the physio, they treat me and I feel better, so It's good. Like I say, also that we finish fast the game, and we have a little bit time to recover. That's all. Nie chcę powiedzieć, że jesteśmy zadowoleni. Na pewno możemy grać lepiej. Były tam jakieś odcinki z Lubinem i też z Warszawą, że nie szło tak idealnie, jak chcieliśmy. Z drugiej strony przeciwnik też grał dobrze i po prostu nie jest to tylko nasza wina, czy po prostu, żeby mieliśmy grać słabo, ale przeciwnik może też czasami zagrać dobrze. No i no co to powiedzieć, że teraz mamy mecze w Champions League, wiemy o co walczymy. Myślę, że za wszystkie powiedzieć w drużynie, że jesteśmy sobie bardzo dobrze przygotować na to spotkanie, na ten podwójny pojedynek. I po prostu mam nadzieję, że zrobimy niespodziankę. Dużą niespodziankę. Nice feeling, nice feeling. I even don't know this and it's good. I feel proud to these 200 games, but you know, it's only numbers. So it's always a pleasure to play every game with a nice gym, with against good opponent in nice championship with good fans, so it's always a pleasure to play in Poland. Może, na pewno to może być jedna rzecz. Ja myślę, że po prostu, że musimy grać zespołowo bez błędów i no tak jak pokazywaliśmy siatkówkę na przykład z Lubę, to samą siatkówkę i zobaczymy też, czy to będzie starczyło, czy będziemy musieli grać jeszcze lepiej, ale po prostu gra co najlepiej i cieszyć się z gry, to zobaczymy, czy to będzie starczyło, czy nie. We have to think about this first game Wednesday. It will be tough. And we have to recover a little bit, to prepare this game in the best way. They are coming from a lose from yesterday, so for sure they will have the knife between the tooth. So we know that it's a good team. We win the Super Cup, they win the Cup, so now it's a new competition. So two best teams for the moment in Poland will play against each other in Champions League semifinals, so it's a nice event. Może dzisiaj się działa, może tak, ale wczoraj na przykład w ogóle nie się działa, także nie jest to tak, że dzisiaj na przykład dzisiaj był dobry dzień na zagrywkę, także siedziała zagrywka, ale mam nadzieję, że będzie w środę na domowej sali siedzieć. It's amazing. It's really amazing gym. Nice to play. A lot of people come. I don't say that I will miss the old gym, but a little bit. I think everybody is happy to play in this nice and new gym.